Widzowie, dzisiaj was zabieram w podróż samolotem. Kto chce ze mną lecieć, klika łapeczkę w górę. Ja sobie sprawdzę, kto kliknął i będziemy dzisiaj lecieć samolotem, takim symulatorem lotu. Możemy sobie tutaj utworzyć własny lot, ale ja mam tylko 614 dolarów, więc to jest trochę mało. Mogę sobie więcej, na przykład za Robuxy zrobić tutaj 800 Skybooks. Za 95 Robuxów kupuję to i będę mogła sobie kupić ulepszoną wersję jakiegoś czadowego samolotu. O, już sobie zrobiłam, kupiłam i mam na koncie ponad 1000 dolców, więc teraz klikam utwórz lot i zobaczcie, ten samolot jest taki właśnie standardowy, klasyczny, wszyscy go mogą mieć. Za jeden lot mogę zarobić 400 dolarów, więc no całkiem sporo jak za jeden lot, ale nie zwróci mi się to, więc mogę sobie kupić za 1000 dolarów taki lepszy i zobaczcie, wtedy zarobię 525 i też mogę więcej osób ze sobą zabrać. Niestety tutaj nie mamy klasy biznes, ale no dobra, zobaczymy, są też jakieś ulepszenia, więc ja kupuję za 1000 dolarów ten oto samolot, żeby on był jeszcze lepszy. No i mamy ten samolot, możemy go sobie też dostosować. Zobaczymy, co tam będziemy mogli zmienić, czy może kolor, albo jakieś ulepszenia w postaci okien. Zobaczcie, klikam kolory. No i ogólnie to się tu za bardzo nic nie zmienia, ale domyślam się, że to chodzi o wewnętrzną część, więc sobie wybieram czerwony jak subskrypcja, więc teraz możecie klikać subika, czerwony przycisk z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć żadnego filmu. Właśnie dostaniecie powiadomienie jako pierwsi, będziecie mogli jako pierwsi wbić na film. Okej, to teraz ja już sobie tutaj wybrałam. No to wybieramy ten. Uwaga, i teraz możemy sobie wybrać kierunek lotu, czyli wybierz miejsce docelowe. Mamy Nowy Jork, Seattle, Los Angeles, Honolulu, Tokio. Możemy tak naprawdę w każde miejsce na świecie się tutaj teleportować. To nie, ale możemy polecieć. Zobaczcie, do Paryża, jak jest daleko. Ja jestem w tym miejscu, gdzie jest ta kropeczka. Santorini, do Grecji, no naprawdę wszędzie, ale my polecimy sobie do Nowego Jorku i to jest taka trasa. Zobaczcie, nie jest ona najdłuższa, więc powinno to szybko wszystko sprawnie pójść. Teraz mogę sobie tutaj wybrać menu, które będzie na pokładzie mojego samolotu, czyli na przykład bierzemy mieszankę owoców, mogę sobie wziąć precle, ziemniaki, chipsy, no wszystko, a nie, dobra, czekajcie, bo ja teraz to odznaczam. Wszystko tutaj sobie wybieram. Dodatkowe jakieś ulepszenia typu, jakieś tutaj są gumowe niedźwiedzie, czyli żelki, kosztują 150, no ale dobra, weźmiemy, żeby tutaj było luksusowo, prestiżowo. Bierzemy też Sprite'a, imbirowe, ale to już kosztuje 210, gorąca czekolada, no niestety, o, truskawkowe coś, zobaczcie, jakie tutaj są rzeczy, ja niestety jeszcze tego nie mogę, ale może wezmę sobie to imbirowe, zobaczcie, za 210, no dobra, już kupię. Zostało mi 50 dolców, naprawdę mało, ale chciałam, żeby właśnie wszystko było tutaj czadowo i żeby moi pasażerowie dobrze się czuli, czyli tak, tak się nazywa mój samolot, takim lecimy, taki ładny, niebieski, miał być czerwony, może w środku on będzie. Tutaj mamy menu, żywność, napoje, numer lotu, gdzie lecimy, czyli destynację, ile będzie zarabiania, jedzenie pierwszej klasy i tak dalej. Dobra, to teraz potwierdź i muszę teraz wybrać, kogo ja zabieram, bo tak, jesteśmy początkujący piloci i tutaj są jacyś inni, ale to też kosztuje, więc ja już sobie wybieram tych, których mam. No i oczywiście wszystkich tutaj kierujemy do bramki numer 1. Idziemy do bramki numer 1, czyli tak jak to zwykle bywa właśnie na lotnisku, kierujemy się do odpowiedniego gate'u, czyli brama. Tu przechodzimy oczywiście przez skaner bezpieczeństwa, to wszystko jest tak jak w realistycznym, normalnie lotnisku. Zobaczcie, idziemy do bramki numer 1, wszyscy mają swoje walizy i elegancko, ja też sobie idę, kierunek Nowy Jork. Zapraszam wszystkich widzowie, kto chce lecieć ze mną samolotem. Moja widzka też tutaj jest, więc pamiętajcie, że jeśli chcecie być na odcinku, to wbijajcie do mojej grupy z Robloxa, nazywa się Team Patty X, to jest pierwsza linijka w opisie, będzie mi bardzo miło, jeśli dołączycie, zaprosicie mnie do znajomych. No i okej, zobaczcie, teraz tutaj siedzi sobie pan, no i ogólnie za kilka minut, wydaje mi się, będzie otwarcie bramek, wtedy będziemy mogli sobie przejść. O, już jest, rozpocznij wejście na pokład, czyli wchodzimy na pokład, idziemy sobie tutaj elegancko przez bramkę numer 1, zapraszam wszystkich, chodźcie, chodźcie, idziemy sobie na pokład samolotu, będziemy lecieć samolotem. O, i zobaczcie, precle tutaj są, co jest grane, są tu precle, zobaczcie, mam tutaj fajnie wszystko, o, kokpit jest, tutaj już piloci przyszli, zobaczcie, oni się już szykują, muszą się zapoznać z całym tym sprzętem tutaj, abym nie umiała tego ogarnąć. I pasażerowie, proszę usiąść, zobaczcie, tu jest dużo więcej miejsca. Teraz moim zadaniem jest, żeby ich tu wszystkich ustawić. Czy możesz ustawić swoje siedzenie pionowo, tak? Bo każdy musi się tutaj czuć bezpiecznie, zobaczcie. Muszę klikać, czy możesz ustawić swoje siedzenie pionowo? Ten ma w porządku, pani wszystko dobrze? O, chociaż nie, chyba dobrze. Tu zamyka, aj, nie widziałam tego, zamykamy oczywiście. Uwaga, okej, zamknięte. Następne zamknięte, zamykamy tu wszystko. U pani wszystko w porządku, tu się
jeszcze u pana pali. Czy możesz ustawić swoje siedzenie pionowo? Okej, już ustawił, chociaż nie wiem, co on tam gada. Musimy wszystko tutaj pozamykać, każdy ten, żeby to było bezpieczny lot. Proszę pana, proszę, możesz schować swój stolik, dziękuję serdecznie. Czy tutaj u pana wszystko w porządku? Nie wiem, o co mu chodzi, kliknij w interakcję. Możesz zapiąć pasy, jasne, dzięki. Tutaj ma pani stoliczek wysunięty, więc oczywiście muszę powiedzieć, proszę zamknąć stoliczek. U pani wszystko dobrze, zamykamy kosz. No i chyba wszyscy są gotowi, tu jeszcze musimy zamknąć. Także wszyscy są przygotowani do lotu, tak mi się wydaje, już żaden wykrzyknik mi się tutaj nie pali. Wszyscy są gotowi, tak? Dobrze, wszystko okej. Wszystko jest w porządku, tak mi się wydaje. Dobra, czy tutaj coś jest? Łazienka jest czysta, dobra, jest czysta. O, tu jest jakaś taka lepsza, zobaczcie. Ej, co to jest? Są dwie łazienki, ale cool. Musimy pozamykać wszystko. Tutaj jest jakiś w ogóle ten, nie wiem, o co chodzi. Weź narzędzia, biorę narzędzia i o co chodzi. Kamizelka ratunkowa, maska tlenowa. Ej, zobaczcie, wszystko mam. Kamizelka ratunkowa. Wow, co jest grane. Patrzcie na to, weź narzędzia. Mogę sobie wziąć maskę tlenową. Co? Maska tlenowa trochę mi nie wygląda. Dobrze, to jest pas. Proszę bardzo, tak wygląda pas. Tak wygląda otwarty pas, więc jeśli będzie otwarty, znaczy ten pilot da znać, kiedy można otworzyć pas. Więc widzowie, napiszcie w komentarzu, kto już leciał samolotem, jestem mega ciekawa. No i tak wygląda zamknięty, więc jeśli pilot tak wskaże, to tak musi być. Dobra, zamykamy, możemy lecieć, mamy zielone światło, oczywiście taksówka do pasa startowego, wypychanie, pomiń taksi. Pomiń taksi, dobra, lecimy z pominięciem. O co chodzi z tym, że tutaj się pali to na zielono? Nie wiem, o co chodzi, chyba musimy to zamknąć, widzowie, bo tam coś jest, nie wiem, o co chodzi. Dobra, zamykamy i teraz chyba możemy sobie usiąść. Proszę usiąść, aby wystartować, siadamy, to jeszcze zamkniemy sobie. No i wszyscy siedzą, wszyscy na miejscu, ruszamy, trochę mamy opóźnienie, ale lecimy, widzowie. Zobaczcie, lecimy nocą, bo to jest godzina 19:50 tak naprawdę. Wow, już trzęsie tutaj, zobaczcie. Wylatujemy i jaki mamy fajny samolot. Będziemy lecieć nocą, więc fajnie, bo pasażerowie będą mogli spać, nie będą mi tak przeszkadzać. Także ja się bardzo cieszę. Wznosimy się ku górze i lecimy. Ja dzisiaj pracuję jako stewardesa i jestem ciekawa, czy wam się spodoba taka seria. No i lecimy, proszę państwa, im będzie będziemy wyżej, wzniesiemy się na wyższe strefy, to wtedy samolot po prostu będzie prosty i będzie leciał po prostu poziomo i wtedy będzie można odpiąć pasy i normalnie sobie funkcjonować po samolocie, będę mogła ich nakarmić i tym podobne. Dobra, chyba już jest ok, wózki do serwowania, czas, start, lecimy z tym. Może ktoś będzie chciał coś do jedzenia, już się pytam, co pani by chciała, chcesz coś do jedzenia? Uwaga, ja się już pytam pani. Halo, proszę pani, pani chcesz coś do picia? On, give me a coffee, ok. No to możemy dać jej tutaj, o, pan coś, spodziewa się umiarkowanych turbulencji, tutaj ktoś powiedział, więc naprawdę musimy uważać, kawę ona chciała, tak nie? Okej, czy pan chce tutaj coś do jedzenia, chcesz coś do jedzenia, uwaga, mogę dostać chipsy, no oczywiście, że może pan dostać chipsy, ponieważ u mnie na pokładzie są, tylko wiecie co, to się tak troszkę ciężko, tu to twoje żetony, dobrze? Jest zadowolony, o, turbulencje są, zobaczcie jak nimi trzęsie, chcesz coś do jedzenia? Okej, ona chce orzeszki, a ja nie wiem, czy mam. A mam, dobra, na szczęście mam. Pani chce coś do picia, widzę, bo tutaj się pali coś do picia. Pepsi, ale trzęsie wam powiem, widzowie, normalnie tak trzęsie, że szok. Proszę bardzo. Pani chce coś do jedzenia, uwaga. Nut mix, czyli mieszankę orzechów, bardzo proszę. A pani chce jeszcze coś do picia, widzę. Więc uwaga, proszę powiedzieć Pepsi, oczywiście, że tak, u nas Pepsi jest. Nie ma problemu. Ja ci, ale powiem wam, że to jest męczące. Chcesz coś do picia? Uwaga. Coca-Cola? Oczywiście, proszę bardzo. Ale idzie mi to już coraz bardziej sprawnie. Chcesz coś do jedzenia? Uwaga. Wszyscy chcą te orzeszki. Co wy tak orzeszki jecie? No i na pewno teraz chcę coś do picia, bo widzę to, że chcę coś do picia. Water. Oczywiście też mamy wodę. Bardzo proszę. O nie, widzowie, stało się coś strasznego. Zobaczcie. Mamy płomienie. Ogień. Szybko. Jak ja mam to ugasić? Halo? Użyj gaśnicy. Jak użyć gaśnicy? O dobra. Gaszę pożar. Zobaczcie. Nie wiem, co się stało, że pojawił się tutaj ogień. Ogień normalnie na pokładzie. Chyba wszyscy się schowali do toalety. Ewakuacja, tam jest tak bezpiecznie. Tam są drzwi przeciwpożarowe. Nie wiem, jak to się stało, że pojawił się po prostu ogień. No, masakra. Czy tutaj u państwa też jest? Mam nadzieję, że nie. Już wszystko dobrze. Wszystkich tutaj ugaszę, okej.
Chyba jest okej. Okay. Użyj gaśnicy, aby ugasić ogień, zanim się rozprzestrzeni. Jeszcze tutaj jest, o nie! W łazience, szybko, szybko, szybko. Chyba już dobrze, czekajcie. Otwieram. Tutaj? A gdzie są pasażerowie? O nie, tylko nie to. Już wszystko dobrze. Nadszedł czas, aby zebrać śmieci. Podejdź do pasażerów, tylko ja nie mam pasażerów, oni uciekli! Proszę usiąść, aby wylądować. Dobra, siadamy, widzowie. Ziemia... Muszę usiąść, a tutaj nie ma nikogo na pokładzie, wszyscy uciekli, ja nie wiem, oni wyskoczyli. Tak właśnie, bo oni dostali te maski i te spadochrony, więc ich nie ma. Ja myślałam, że oni są w toalecie może. No trudno, jesteśmy prawie gotowi, poczekaj na lądowanie. Dobra, to dolądujemy, szybka trasa, słuchajcie. Nie poszło mi najlepiej, nie mam pasażerów. Ogień się pojawi. No trudno, chociaż sobie zmienię kolory światełek, słuchajcie. Zmieniłam sobie na zielony, tutaj sobie mogę zmienić na pomarańczowy. Na niebieski. Jaki najlepszy? Dobra, zielony sobie zostawię. Zostałam sama całkiem. I wylądowaliśmy. Zobaczcie, lądujemy. Wow, ale piękne. I w tym momencie zawsze wszyscy biją brawo. Mieliśmy pożar na pokładzie. A szło mi tak dobrze. Serwis mi poszedł i już miałam zbierać śmieci, a oni po prostu wyskoczyli. I tak było dla nich bezpiecznie. I słuchajcie, widzowie. No nie spisałam się tym razem. Ciekawe, czy ja w ogóle coś zarobię za ten lot. Teraz już lądujemy. Siedzę sobie elegancko. Gaśnica była użyta, wszystko się niestety przydało. Dobrze, że ja im na początku pokazałam, że są te kamizelki ratunkowe. Kontynuować taksówkę do bramki? Jedziemy do bramki, widzowie, czy nie? Dobra, pomijamy taksi i jesteśmy już na właśnie miejscu. Teraz będziemy wysiadać. Jetway jest podłączony, gdy jest w pełni podłączony, możemy otworzyć drzwi na pokład. No dobra, trudno, widzowie. Ale się zrobiło pięknie zielono, bo ja tak teraz zapaliłam takie światełka, jest naprawdę bardzo ładnie. Dzięki panowie, było fajnie, dobrze, że chociaż wy nie wyskoczyliście, jak był taki problem. No i okej, zaraz będę mogła otworzyć. O, już mogę otworzyć, otwieram i jest, możemy wysiąść. Dziękujemy za ten lot, niestety pasażerowie nie mogą wysiąść, bo ich nie ma. Nie polecieli ze mną, masakra, jak tragicznie sobie dzisiaj poradziłam. Jako stewardesa się chyba do tego nie nadaje, chociaż ostatnio nie było tak źle, bo już nagrywałam podobny odcinek. Tylko wtedy lecieliśmy chyba z 12 godzin, a teraz pojechaliśmy wszyscy. Musisz otworzyć wszystkie kosze nad głową. Aha, dobra, to ja jeszcze muszę wrócić. Muszę otworzyć wszystkie kosze nad głową przed ukończeniem lotu. Dobrze, dobrze, ja już wracam. Muszę jeszcze zrobić coś, co do mnie należy, do mojego zawodu, czyli do mojej pracy. No i okej, otwieramy wszystkie, otwieramy. Ej, zostały bagaże pasażerów, a ich nie ma. Ale to jest smutne, będę musiała to wszystko zabrać, albo sobie wezmę. O, może coś fajnego mają w tych bagażach. Otwieram. Otwieram, tak, bardzo proszę, bardzo proszę. No i chyba wszystkie są otwarte, czy nie? Jeszcze coś jest? A nie, jeszcze... Nie, no wszystkie są otwarte. Musisz otworzyć wszystkie... No mam, 1, 2, 3, 4, wszystkie są... A nie, jeszcze tam, dobra. I już mam. Wszystkie są otwarte. O nie, teraz podsumowanie! Jakość i 2 gwiazdki na 5. O nie... Usługa 4 na 5. Ej, dobrze mi poszło. Nieprawidłowe interakcje z pasażerami. Jak to? Przecież wszystko było dobrze. A tutaj... O nie. Bezpieczeństwo 0 na 5. Gładkość lądowania szorstka. Awaryjne podczas lotu. Tak. No nie było awaryjne lądowanie. Znaczy pasażerów. Nie poradziłam sobie, ale zarobiłam chociaż 290 skybox. No trudno, widzowie. Trudno, nie dałam rady, ale to nic, może wy jak spróbujecie, to pójdzie wam lepiej. Ja miałam awaryjne lądowanie, miałam pożar w samolocie, nie spodziewałam się tego kompletnie, że może być pożar. To jest jakiś pech, no trudno, już wychodzę. A wy widzowie napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał taki odcinek, wbijajcie też na mój Instagram, Facebook. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem, bądźcie też jutro, odcinki są codziennie, ja sobie jadę. Ale smutno, tu w ogóle nikogo nie ma na tym lotnisku. Przyjazdy, idę, może ktoś tam po mnie przyjechał, idę zobaczyć, może kto ktoś na mnie czeka. A wiecie co, w następnym odcinku to ja po prostu sobie polecę na wakacje. Nie będę stewardessą, tylko sobie polecę na wakacje. Dziękuję bardzo, do widzenia!